Historia ta może wydać się wam nieco dziwna i nieprawdopodobna, ale zanim zaczniecie ją oceniać, zacznijmy od początku. Dawno temu, kiedy do wejścia na dywan potrzebowałeś drabiny, a na chleb mówiłeś byb, ulicami miasta przechadzał się pewien osobnik o imieniu Marek. Był on niestety bardzo smutny, bo chociaż zarabiał ponad średnią krajową, to był w tym wszystkim bardzo samotny. Brakowało mu przyjaciela, ale nie takiego, co niby będzie wierny i tak dalej, a za plecami będzie siał ferment. Chodziło mu o prawdziwą przyjaźń. Pewnego dnia Marek pomyślał, że może kupując jakąś grę towarzyską, uda mu się jakoś zbliżyć do siebie ludzi, ale nigdy by nie pomyślał, że ten dzień całkowicie odmieni jego życie. Szkoda, że nie możesz być moim prawdziwym przyjacielem. Jak ty żyjesz? No, ale nie myślałem, że... Od tego momentu nic nie miało już być takie samo. Teraz każdą wolną chwilę Marek poświęcał Januszowi. Marek miał w końcu dobrego kompana do oglądania meczy, a nawet, co może wydać się nieco dziwne, golenia. Powiedzielibyście, że taka przyjaźń mogłaby trwać wiecznie, ale pewnego dnia coś się zmieniło. Dzięki Januszowi Marek poznał miłość swojego życia. Nic ci nie jest? Od teraz miał swoją żywą drugą połówkę i to z nią spędzał coraz więcej czasu. Janusz, widząc, że jego przyjaciel w końcu odnalazł szczęście w postaci osoby, która była, jakby to powiedzieć, z krwi i kości, wiedział, że jego misja w tym domu dobiegła końca. Postanowił więc życzyć wszystkiego dobrego i pójść czynić dobro gdzie indziej. Janusz, co ty robisz? Będzie mi ciebie brakować, przyjacielu. Jakie? Okej, w takim razie trzymaj się. I tutaj kończy się opowieść o Marku i jego niecodziennej przyjaźni. Przyjaźni, która doprowadziła go do prawdziwej miłości. Ale nie martwcie się, bo to nie jest jeszcze koniec historii, bo każdy z was może mieć takiego Janusza, z którym będzie mógł przeżyć kilka różnych własnych chwil. Jeżeli potrzebujesz kogoś, kto rozwija ci imprezę, to wiesz, kogo kupić. To jest chłop, to jest dobry chłop. Kup Janusza. Z takim chłopem jedno konie kraść. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Cześć!